Pozyskanie pieniędzy z funduszy europejskich, no to było abecadłem. Nie pozyskali ani grosza, nie złożyli żadnego wniosku. Odchodząc naprawdę zostawiłem 30 milionów złotych. Niech dzisiaj ktoś na sesji Rady zapyta, co za te 30 milionów, bo to są prawdziwe pieniądze. To była żywa gotówka. My co prawda myśleliśmy wtedy o budowie akwaparku. Trzeba go było budować, ale nawet jeżeli rezygnowano z tego, to trzeba było, to niech pokażą, na co te pieniądze zostały wydane. One zostały po prostu zjedzone. Nie ma nic. Nie można pokazać, na co one poszły. To była żywa gotówka, którą wodociągi miejskie wpłaciły fizycznie do budżetu miasta i za które miały być wybudowane basen.